Hamburg, Die Zeit. Jednocześnie Helmut Schmidhaus. Nagrodę Die Zeit dostawał Geremek Tusk. A Karola Wielkiego również otrzymał Geremek Tusk. Karol Wielki założył tutaj w tym miejscu pierwszy kościół mariacki dla nawrócenia pogańskich Sasów. Było to 10 listopada 810 roku. Biskupstwo hamburskie powstało 10 listopada 831 roku. Pierwszym biskupem był święty Angskar. Święty Angskar wybudował tutaj, przy tym kościele, wybudował klasztor. 100 lat potem w tym klasztorze święty Angskar zmarł w Bremen. Stąd byli misjonarze do Kijowa i na cały świat. Kiedy zmarł święty papież Benedykt V w tym klasztorze 4 lipca 965 roku, rządziła jeszcze wtedy święta Zofia. Święta Zofia. Babka Włodzimierza Wielkiego, który był ojcem polskiej księżniczki, żony księcia Włodzimierza Odnowiciela, który ufundował Tyniec, benedyktyni w Tyńcu. Byli, osiedlili się tak jak święty Benedykt na Monte Cassino. Tu jest kościół świętego Piotra. Tutaj należały jest Bischofburg, czyli pałac biskupi. Zamknięty teraz. Ale tutaj widzisz, tu widać jeszcze mury obronne. Chodzę po Hamburgu, gdzie urodził się nasz niezwykły apostoł. Apostoł Eucharystii Hermann Cohen Augustin Maria Najświętszego Sakramentu. Był tutaj wielokrotnie. Już nie było katedry, była zburzona. Ale kościół świętego Mikołaja, 5 kościołów, w którym wcześniej, w 1742 roku, były wielkie uroczystości. Muzyka była Telemana, który był głównym kantorem w Hamburgu na wszystkie kościoły, odpowiedzialny. Komponował również pożegnanie, rekwiem dla naszego cesarza Karola VII, który zmarł 20 stycznia 1745 roku. Zmarł w Monachium. Pochowany został w kościele, który ufundowali jego dziadkowie. W dziękczynieniu za urodziny jego ojca Maksymiliana Emanuela. Ślub zrobili w Altötting, gdzie jest właściwie to jest sanktuarium rodziny króla Jana III Sobieskiego. Matkę Boską adoruje prawnuk króla Sobieskiego, za którego modliła się Maria Anna Lindmeier. Niepokoiła ją również w 1703 roku dusza króla Jana III Sobieskiego. Już urodził się jego wnuczek 3 września 1703 roku, urodził się w Monachium. Pod dachem pałacu. Rezydencja Teresy Kunigundy Sobieskiej, męża, była przed kościołem Teatynów, który ufundowali rodzice Maksymiliana Emanuela. Teresa nasza, Kunigunda Sobieska, najważniejsza Polka, urodziła się na Wawelu. W rocznicy koronacji Władysława Jagieły 4 marca
Jest to również rocznica śmierci jego wnuczka, świętego Kazimierza. Jego siostra, królewna Jadwiga. To jest ten słynny ślub w Landshut. Ufundowała razem z mężem kościół świętego Jakuba i Filipa w Altötting. Jest tam wielka tablica kamienna z polskim orłem i pogonią. Altmünster przy Dachau ufundowała klasztor Brygitek. Byłam tam w 2017 roku, kiedy wyrzucili Brygitki, którzy sprzedali wszystko. Bo panuje teraz władca świata. Tak jak przepowiedziała Matka Boska w Fatimie. Bo już zaczęli swoje akcje od 1913 roku w Monachium. 25 maja urodziny świętego ojca Pio i urodziny rówieśnika Adolfa, kleryka Bronisława Komorowskiego. Studiował wtedy w Elplinie w 1913 roku, kiedy za panowania polskiego papieża Piusa X zaczął malowaniem obrazów Matki Bożej Adolf. Mówił o Bożej opatrzności. A potem w Rosji, w Moskwie założyli Solidarność Moskiewską 60 zakładów. 16 czerwca w rocznicę wyboru Piusa IX, papieża, który się urodził przy rewolucji francuskiej 13 maja 1792 roku, a we wrześniu zaczęli rzeź kapłanów w opactwie, które należało do naszego polskiego króla, kardynała Jana Kazimierza. Całą historię zmienili. Ja Bogu dziękuję, że się urodziłam. Urodziłam się w Gdyni. Dzień moich urodzin to jest aresztowanie trzech kapłanów. 7 lat po wojnie. Torturowano ich 3 lata. A potem Kościół Serca Jezusa w Gdańsku Brzeszczu, które konsekrował w 1911 roku biskup Augustyn Rosentreter. Poznałam wnuka jego brata, bo biskup Rosentreter miał 3 braci kapłanów. Była to duża rodzina. Biskup Rosentreter podczas objawień w Gczwałdzie, ponieważ seminarium zamknęli w Pelpinie, był tam ze swoimi braćmi. Jezus i Manka o nim. Kiedy miał za zadanie kłuć dziewczynki na zlecenie lekarza, czy one w ogóle coś odczuwają. Poznała mnie brata, jego brata wnuka. Nasz ksiądz. Nasz kochany ksiądz. Modlę się za jego duszę, bo nam pomaga. Klaus Wodzak zmarł. Nawet nie zdążyliśmy, nie pozwolono nam się z nim pożegnać. 6 maja 2022 roku nasz wspaniały kapłan miał 5 lat, jak musiał uciekać z rodziną. Umarł jego braciszek, zginął jego ojciec. Był jeden z pierwszych kapłanów konsekrowanych przez biskupa Lefebvre. Biskup Lefebvre, jego ojca w 1944 roku zamordowano w Słońsku. To nie jest przypadek. Słońsk był własnością, miasto było własnością królowej Polski. Opalińskiej, Leszczyńskiej z Poznania. Tak samo jak własnością jej były Tulce, gdzie Matka Boża objawiła się przy źródełku 1113 roku.
Pierwszy raz byłam w Tulcach śladami naszego wspaniałego kapłana, księdza Józefa Woźniaka. Urodził się on w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Z radością, jak powstała Polska, wróciła rodzina do Ostrowa Wielkopolskiego. Tam skończył szkołę, a potem wyświęcony został na kapłana w Poznaniu 3 czerwca przez kardynała Chlonda. Kardynała Chlonda, który podczas wojny był w Lourdes. Lourdes poznał tam też historię Hermana Cohena, bo jest pustelnia Matki Boskiej Nadziei, którą założył Herman za radą proboszcza z Ars, który powiedział, że będzie to miejsce wielkiej łaski. Zmarł w Berlinie Herman jako duszpasterz francuskich więźniów 20 stycznia 1871 roku, a 3 dni wcześniej ukazała się Matka Boska Nadziei. Matka Boska Nadziei, która nawróciła również muzułmaninę, rycerza Allaha w 778 roku w Lourdes. Karol Wielki jeszcze nie był cesarzem. Cesarzem został na prośbę papieża, który musiał uciekać do Paderborn. Paderborn był to biskup Słownika Sobieskiego. Oni wiedzą. Jest tam zamek biskupi. Wewelsburg, gdzie urządzili w kaplicy, która była poświęcona 1 lipca 1604 roku, urządzili kult SS. Heinrich Himmler i inni szataniści. I zmieniono nam historię. I zmieniono historię Niemców. Matko Boża Niepokalana, patronko Hamburga. Jesteśmy w najważniejszym miejscu świata, a Ty jesteś patronką tego miasta, który tak potrzebuje, świat cały potrzebuje prawdy, jak również ci kapłani, których zlikwidowano dla tego nowego kultu, dla ich religii. Już zainstalowali Wyszyńskiego, jego kuzyn. Po 2077 dniach wojny we Wrocławku. We Wrocławku 1 grudnia 1945 roku było rekwiem za 254 kapłanów Wrocławka razem z biskupem Kozalem. Biskup Kozal, był to rytualny, zaplanowany mord. Jeszcze zanim został biskupem. Wszystko zaplanowali, nawet numery zaplanowali. To tak jak 11 lipca w 1941 roku. Zawsze wybierają sobie 11 lipca, bo to jest przeniesienie relikwii świętego Benedykta, urodziny Maksymiliana Emanuela. W 1941 roku bombardowali Aachen, bombardowali Münster, biskupstwo Sobieskiego, wnuka. Tego dnia zamordowali tutaj w Hamburgu biskupa Leona Wetmańskiego, który mi dzisiaj pomaga. Wspaniałego biskupa miłosierdzia z Płocka. Znałam siostrę Wiktoriny, która zmarła 19 czerwca 2020 roku, w 22 roku. W Płocku, tam gdzie objawił się Jezus miłosierny. 22 lutego 1931 roku w Faustynie, która jest moją patronką, która wysłała mnie do Hamburga. Pamiętam, jak w rozpaczy modliłam się za radę mojego taty. 13 maja usłyszałam w moim sercu, że będę w Hamburgu na 9. rocznicę ślubu. Przecież to było po ludzku niemożliwe. 17 lipca w piątek rano nie wiedziałam, że przybędę do Hamburga.
Tak jak ja nie wiedziałam 19 lipca, jak zobaczyłam muzeum, gdzie był ostatni dzień o faraonów, miałam tylko 5 marek. Stojąc w wielkiej kolejce w muzeum, myślałam, Panie Boże, jak dobrze ma ten fotograf. Byłam tam 33 lata fotografem. A potem, nie zapomnę, 13 czerwca 99 roku, 44 lata po wojnie, zostało beatyfikowanych 108 męczenników razem z arcybiskupem Julianem Nowowiejskim, z biskupem wietnamskim. Było wielu towarzyszy naszego księdza Józefa Woźniaka, który był tam w Dachau. A wcześniej pierwsza jego placówka była Wińska, były klasztor cysterek założony przez wnuczkę świętej Jadwigi, matkę króla Polski Przemysława II, który 15 maja 1282 roku podpisał razem ze swoim krewnym umowę o przeżycie. Spotkali się 10 grudnia w 1294 roku w Oliwie. Tego dnia domek nazaretański znalazł się w Loreto. Tego dnia zrezygnował z papiestwa papież, święty papież Celestyn V, który się urodził w rocznicy śmierci tego papieża Benedykta V, który zmarł tutaj na wygnaniu 4 lipca 1200 roku. Zrezygnował. Oni wiedzą, dotknęli korzeni, ale taki był ich plan. To nie był plan Boży. Tak jak powiedział Benedykt V, dopóki nie będę z powrotem w Rzymie, no i była kanonizacja jego. Święty Adelaida i biskup Hamburga. I z honorami wrócił do Rzymu. Jest jego oblicze, jest w bazylice świętego Pawła za murami, gdzie Matka Boska objawiła się w pobliskim lesie Luigine Sinapi 12 kwietnia w 1937 roku, zapowiadając swoje objawienia na 12 kwietnia 1947 roku. Było po 2077 dniach wojny, tak zwanej wojny, która była organizowana przez Wyszyńskich Andrzeja, a Stefan był w tym czasie w Laskach, który budował Marylski z Bandą Świata w 1922 roku. Za to zrobił go kapłanem Wyszyński. Bardzo ładnie objął swoje rządy i dozwalał na likwidację kapłanów. Był w wielkim kontakcie również ze swoim kuzynem Andrzejem, który działał w Moskwie, który był ministrem, który podpisował umowy pokojowe, który był tu w Hamburgu 3 maja 1945 roku, który był w Berlinie 8 maja 1945 roku, bez przelewu krwi wszystko. Wiadomo, jak to wyglądało. I potem rządził do 1954 roku, kiedy go otruto w Nowym Jorku. A syn Bieruta został ambasadorem polskim w Niemczech, Bonn, gdzie niby nigdy nie było Niemców. To znaczy, wszystko jest jeden plan, 527 lat. Dlatego mamy 527 kapłanów dostarczonych do Dachau, przejętym przez Izrael w 2020 roku, 13 grudnia w 1940 roku. Wśród nich był biskup. Wśród nich był biskup Nowicki, założyciel seminarium duchownego w Gdańsku i fundator pomnika. 2779 kapłanów. Fundował go razem z Atrem Przytockim, świętym kapelanem.
raport 48 roku. Torturowany 7 lat i 7 miesięcy. Ile nieszczęść. Ile likwidacji. No pamiętam jako dziecko, jak moja mama nigdy nie wiedziała, czy żywy wróci tata z pracy. Jak było trudno. Jak był głód. Urodził on się bez bólu. Tak jak święta Tereskę mi oddana, moja babcia oddała mi świętej Teresy. Taki sen miała moja mama. Tu w Hamburgu się dowiedziałam dopiero o mojej przeszłości. I Bogu dziękuję za wszystkie dary. Matko Boża Wszechwładna, objawiono w ikonie 2 marca w 1917 roku przy Moskwie w Komensko i święci papieże Benedykcie V, Leonie XIII, Piusie XII, urodzeni wszyscy jednego dnia 2 marca. Bóg wszystko widzi. Tajemnica fatimska, nie, tajemnica, teraz jest 5. tajemnica z Lourdes się sprawdza. Scientology, sekty, Kościół świętego Piotra, a tutaj Die Zeit. No i Kościół świętego Jakuba. Maryjo, Matko Boża. Hermanie Cohenie, ty przyszłeś na świat, żeby mocą Eucharystii Bóg cię nawrócił, Matka Boża. Potrzebowała ciebie. Jezu, święty. Ilu świętych kapłanów, tysiące ludzi. Wszystko dla władzy Izraela. Obozy. Wszystko było zorganizowane z Oliwy w 1937 roku już, a właściwie w 1927 roku, kiedy była uzdrowiona za przyczyną świętej Tereski nasza Teresa Neumann z Kenisrael. Teresa Neumann była matką chrzestną Bruno Rothschilda. Żyda, który obrażał Boga. Żyda, który była matką chrzestną 10 sierpnia świętego Wawrzyńca w 1928 roku. Znał go Arekin, potomek Symana u króla Armenii. Jeden z pierwszych więźniów Dachau. Jego przodka adaptowała Teresa Kunegunda Sobieska w Wenecji na wygnaniu. Było to 13 grudnia 1707 roku, kiedy w kościele reformatów w Krakowie objawił się Jezus Miłosierny. Dlatego kościoła reformatów w Krakowie moi dziadkowie drukarni róż świętej Teresy drukowali brewiarze. Jak również nowennę do świętego Ekspedyta, niezwykłego świętego ostatniej 11 godziny. Święty Ekspedycie, wspomóż nas, wszyscy święci, wspomóżcie nas. Prawdy potrzeba. Tak jak mówił nasz święty Maksymilian Kolbe, zlikwidowany planowo 14 sierpnia. Nawet dzień zaplanowali, numer zaplanowali. Wszystko zaplanowali. Matko Boże, Ty masz plany dla nas. Jezu, ufam Tobie. Tak nauczył mnie mój tata, apostoł Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Thank you.
święty papieżu Benedykcie V. Wszyscy święci, święty Boże, Matko Boże, z Lourdes, święta Bernadetko, Tamani Koenie, pomagaj. Jezu, ufam Tobie. Niech się dzieje wola Twoja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże Ojcze nasz, który objawiłeś się 1 lipca w 1932 roku Eugenii Rawacko, która poszła do nieba również 10 sierpnia 1990 roku. Proszę Ciebie w imieniu również naszego biskupa Neuheislera, więźnia Dachau przez tyle lat, apostoła prawdy, z którym byłam razem w oborach w klasztorze karmelitów, gdzie torturowano i męczono kapłanów. Jezu, ufam Tobie.